Dzisiaj widzowie, content jest taki, słuchajcie, 23, idealna godzina, żeby zacząć grać. Udawajmy, że jest przed Wigilią, tak? Idziemy gotować 12 dań w święta w Cooking Simulator! Boże! Marketing! Live! Yeah, boy! Ale wysoki jestem. Ty, ta postać ma ze 3 metry, widzisz to? Zobacz, jaki stół jest niski. Dobra, radyjko, włączmy jakieś świąteczne muzyki. O! Ty, powiedz mi, jak się przycisza i podgłaśnia. Audio. Nie, dobrze będzie. Inaczej. A nie, dobra, bo to gówno jest. Zróbmy inaczej, patrz to. Wyłącz. I w myślach będę słyszał muzykę. Wiadomo. Czy dobra głośność? Nie pamiętam, gdzie kamerkę się dawało na tej grze. Wezmę coś do ręki i zobaczymy, co się stanie. Widać wszystko? Chyba dobrze. Nie pamiętam za bardzo, jak się w tą grę grało. Ale dobra. Piranie, kurupi. Nie, widzowie, 12 dań. Ale gdzie jest? To jest całe jedzenie w grze? Tak mało? Jak ja mam zrobić 12 dań? Nie, chyba da radę, dobra. Dobra, widzowie. Na start. Ryba po grecku. Tu jest ryba. Nie! To. Z tego zrobimy rybę po grecku. Ej, właśnie, lagi są? Są lagi czy nie? Najpierw ryba po grecku! Wiem, jak zrobić rybę po grecku, się w dupę znam na tym, pa. Są lagi? Naprawdę? Czemu? Czemu są lagi? Niemożliwe, że są lagi, co ty gadasz? Są czy w dupę nie? Jest okej. Każdy pisze, że nie ma, ten gada, że są. No bo jest delay. Wydawało ci się, że każdy pisze. Idę okno otworzyć, żeby tego nie rozkadzić się w tej kuchni. Dobra, pierwsze danie. Ryba po grecku. Ryba po grecku składa się z ryby i tego takiego z takiego warzywa jakby zmielone. To jak jest to czerwone. To jest wszystko czerwone. Czyli co? Garnek na to potrzebny jest. Albo taki półmisek bardziej. Z Greków. Nie o to mi chodziło. To się składa z czerwonej takiej masy. A tu były rzeczy. O! Idealne! Czy za małe? Chyba dobra. Dobra, a więc tak. Witam, tu Sanjaya, jasna strona mocy. Dzisiejszym tematem będzie wybaczanie i chrześcijaństwo. Jak to ma się na płaszczyźnie praw życia, czyli w konfrontacji z prawami życia, czyli z logosem. Jeżeli ktoś zna te 7 praw logosu, bo to jest takie
to jest taki klucz do logicznego rozumowania, to dobrze wie, że czegoś takiego, co tu jest filarem chrześcijaństwa, czyli wybaczanie, że czegoś takiego nie ma. Oczywiście hierarchowie kościelni, czyli ta władza kościelna, nigdy nikomu niczego nie wybaczała. Atakowali, mordowali, gwałcili, kradli, pedofilowali i tak dalej. To oni wymagali od poddanych, żeby poddany nie miał prawa odwetu, żeby wybaczał jej takie miłość, takie inne bzdury. Co znaczy słowo wybaczyć? To znaczy nie widzieć. Bacz na to, to znaczy patrz na to, uważaj na to. Wybaczyć to znaczy nie widzieć. Czy wybaczać, czy nie wybaczać? Trudne pytanie. Nie ma czegoś takiego w świecie, tym jak wybaczanie. Prawa życia, boskie prawa życia, czyli Bóg, w którym tutaj żyjemy, w jego umyśle i którego jesteśmy częścią, nigdy... Nie! Wracaj tam, bo cię zgubię. Co rasista? Ja mówię, czemu pomidory są jasne. I teraz... Pyk. Przyprawy. Jakie przyprawy do ryby? To jest czerwone. Dobra, nice. Bazylia? Czemu bazylia? Tak myślisz? A sól? Gdzie jest bazylia? W dupę, nie ma bazylii w tej grze. To jest czerwone. Troszeczkę na smaku. Kurde, już. Nie, za mało. No. Dla smaku. Wy nie rozumiecie, to jest tak jakbyś jadł jakiegoś indyka z borówkami. Coś takiego. Wiem, że to jest ryba po grecku, a nie indyk. Kurde! Chciałem to w dupę odłożyć i on tym wrzucił, debil pieprzony. No klikam to gówno. Ale dobra. Wiecie co? Trzeba zagęścić trochę sos. Jest mąka? Kluski ziemniaczane to jest trochę jak mąka, nie? Kurde, co to w dupę jest? Ja myślałem, że będzie proch leciał. Czekaj. Wyjmę to gówno. Myślałem, że proch będzie leciał do zagęszczenia sosu w dupę, bo jest trochę rzadki. Sol mówicie, dobra. Ty chłop sra na YouTubie? Nie no, to reklama się odpaliła. Dobra, chyba starczy. Dobra, jest git. Ryba po grecku? Trochę mało tej ryby, nie? Może dołożymy. Jakbyśmy rybki dołożyli, to myślę, że... Nie pogardziłbyś taką rybką po grecku na święta. O kurde. Widzowie, działa stream? Kurde! Czat mi sparaliżowało. Ja pieprzę, nic nie widzę. Mam nadzieję, że działa. Napiszcie 16. Już mi się włącza czat. Dobra, widzę, działa. A był lag, czy cały czas działało? Działało? A, to git. Dobra, to napiszcie, czy pogardzilibyście taką rybą, czy w dupę nie. Bo mi się wydaje, że serio jest nawet... Całkiem. No
Dobra, dorzuci się rybki i loj. Ale ryba po grecku chyba ma taki sos właśnie, te warzywa i tak dalej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, teraz podgrzeć i luj. Nie to. Czemu czosnek się tak szybko grzeje, frajer? Ten sos jest jak gówno z marchewki? Normalny sos do ryby po grecku, on tak wygląda. Tylko trochę rzadki właśnie wyszedł. Nie wiem jak go zagęścić, serio. Śmietany się dodaje? Co się dodaje, żeby sos zagęścić IRL? Bo ja go zbyt rozcieńczyłem. Serio, śmietanę? Śmietana 18? No to ta jest chyba 18. O, serio, serio? O kurde, bardziej czerwony się chyba zrobił. Ty, może jeszcze dwa pomidorki zmielimy? Właśnie tam szmato. Tu coś jest? Jakby dwa pomidorki jeszcze zmielić? O! Chili nie wziąłem, dlatego to nie wyglądało jak ryba po grecku. No. Zobacz! Piękne! Tylko mało, mało, mało. Nice, nice. No normalnie chili, żeby czerwone było, no. Kiedy mody do Far Cry 1? O czym ty wydobył? Mówisz, ja już tej gry nigdy nie odpalę. Ja pierdziele, ketchup dodali. Ale czerwone się robi! Rzeczywiście, ketchupu brakowało. Pomieszać to trochę trzeba, pomieszać. Ale lagi, ja pierdzielę. O mój Boże, jakie lagi. Zaraz mi prąd wypieprzy w całym bloku. No tak wygląda ryba po grecku, tylko jest bardziej przemielone, rozumiesz? I się wydaje. Dobra, zrobię to dla widzów. Czemu paprykę tylko wziął? Da się jeszcze bardziej zmielić? No i git. Dobra, nałóżmy teraz. I drugie danie. Znaczy, bo 12 musi być. Daj talerz. I teraz tak. Nałóżmy. A więc tak. Trochę czosnku, dorsza, papryczki. Dorsz to jest właśnie ta ryba. Dla widzów niewtajemniczonych w magię kuchni i świąt. Kurde, to wygląda jak gówno. Więcej ryby. Czemu to nie jest czerwone? Sosu brakuje. Głupi jestem w dupa. Naprawdę jestem głupi. To trzeba w tym podać. Nie. W tym.
To trzeba w tym podać, żeby miało sens. Trochę sosu, doleję tego i keczupu. Tylko troszeczkę, żeby też dla gości było, wiadomo. O, nice, nice. Czemu tak lata? Serio, ryba po grecku? Wiecie co? Trochę oszustwo to będzie, trochę oszustwo, ale dla takiego efektu coś zrobię. Obróć. Patrz teraz. O, że głowa wystaje? Wiesz o co chodzi? I teraz jest serio? Bo tak to nie przypominało. Wiadomo, że to jest chyba po grecku. Jakby koneser wie. Ale dla takiego laika, jak to się mówi, żeby wiesz, że mówi, gdzie jest w dupę ryba, jak to ryba po grecku, no to masz. Takie trochę oszustwo, ale jak debil tak nie wie, co to jest, to się nawet nie skapnie. Nice! Pierwsze danie z 12. Ryba po grecku. Teraz trzeba to fajnie poukładać. Na tym stole, na tym stole! Ty pieprzaj, co to gówno jest? Nie na tym stole. Z tej strony. Gdzie to poukładać, żeby fajnie było 12 dań? Może z tej strony po prostu, o. Bo tam, wiecie, praca jest i tak dalej. Dobra, pierwsze danie na stole jest. Ryba po grecku. Następne. Na podłodze to się przyłoży. Jakie danie jest też na Wigilii? Drugie! Pierogi? Ale właśnie ja pierogów nie widzę tu. Możemy swoje niby zrobić, żeby się nikt nie skapnął. Pierogi mówicie. A pierogi w chlebie mają sens? Dobra, jeden pierog będzie, żeby powiedziałam, że polska Wigilia. Pierogi z mięsem są na Wigilii, czy nie? Mogą być chyba, przecież to pierogi. Nie? Tak. Dobra, i teraz słuchaj. Obróć. Pyk. To jest podstawa pieroga. Nie, 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 inaczej, inaczej. O, dupa. To jest, a to jest piwo. Na maśle się robi pierogi. Znawcy wiedzą. A to jest odkręcona? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Wesołych Sparta i czat Sylwestra udanego. Dziękuję bardzo. Za dwa dolki. Też ci życzę. Poczekaj, bo robię dania. Dobra, to są jakby podstawy od pieroga. I posłuchaj, bo w środku i tak goście nie widzą. Widzą tylko z zewnątrz? Nawet od dołu nie widzą. Tam nie trzeba smażyć jednej części, tylko górę, ale już luju smażę. I teraz tak, pierogi z mięsem. Idealne. Mięso do pierogów. Nice. I luj. Pierogi na chlebie? Słuchaj, w czym są pierogi? W cieście. Czym jest chleb? Ciastem. Kumasz połączenie? No i luj. Mięso na Wigilię, a nie można w dupę? Dobra, gdzie jest ta szpachelka pierwsza nam? Nie można? Co ty pieprzysz? Ryba to też mięso, można jak najbardziej, no to git.
Powiedzmy, że to jest ryba. O kurde, kraboburger wyszedł. A chleb obrócić! Alu, i chleb i tak z jednej strony widzą. Naprawdę. A przypalił się? Chyba jest okej. Ładny, fajna grzana. Dobra, starczy. I teraz tak, pieroga nałożymy na jakiś ładny talerz, taki mały, żeby się wydawał, że jest gigantyczny. Patrz tam. Podstawa. Mięsko. Tu takie niedosmażone. Teraz trzeba to ułożyć ładnie. To jest pieróg, no luj, no nie da się inaczej, w dupę. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie. No czemu ręką bierz to, debilu, no? Dobra, poczekam aż wystygnie. No nie da się inaczej pierogów zrobić. A to jest polska Wigilia. Widzisz gdzieś pierogi w tej lodówce? Pierś kurczaka. Przegrzebek. Co to w dupę jest? Ty, poczekaj. Ty, to są pierogi. Nie, to są kartofle. Jakieś dziwne. A w sumie? To wygląda jak pierogi. Trochę. Nie, no to już bardziej to wygląda jak pieróg. Zamrażalce? A jest? Nie ma zamrażalce. Ja pierdzielę. Jezu, myślałem, że to jest ciasto. To jajka. Nie ma, nie ma. Nie ma pierogów niestety. Nie wiadomo czemu. Więc mamy swoje pierogi z chleba. Dobra, wystygnie to ten. Dobra, następne danie. Jakie są jeszcze dania? Mamy pierogi. Jeden. Ryba po grecku. Ryba po grecku, pierogi. W dupę barszcz na koniec, bo to się w kubku podaje. Ulep ciasto samemu, rób pierogi. Nie wiem, jak się ciasto robi, nie da się chyba. No ale barszcz to się w kubku podaje, no to ci podam w kubku barszcz, to nalejesz, no, na koniec. Żeby ciepły był do jedzenia. A potem, gdzie są kubki? To w saleterce. Czemu dwie wziął, debil? Czemu dwie niesie? Ej, luj. Dobra, zróbmy barszcz w takim małym garnku, żeby wiecie, miejsce mieć. Dobra, barszcz się robi z buraków. O, burak. I chyba tylko, nie? Pół litra na stół, jak to Wigilia. Czekaj. Barszcz ze śmietaną. Albo mlekiem. Może być mleko chyba tam jest śmietany. Bo... Co za różnica? Śmietana to jest też mleko przecież. Tylko jest bardziej tam zagęszczony chyba. Chyba się nie skapną goście przecież, to jest to samo. Co takie białe? No i luj, skapnąłbyś się? Tutaj idealny barszczyk. Tylko doprawić i można pić. Solą, pieprzem. Ozioła prowansalskie, to będzie dobre. Dla smaku. Wiecie co? Żeby bardziej trochę tłusty był ten barszczyk, trochę oleju doleję. Troszeczkę, żeby tłuszcz był. No. Tylko tak szczyptę. I chyba tyle, nie?
Łóżka? Oczywiście, czy tak. Tu są. Czekały na swoim miejscu, tam gdzie je zostawiłem na potem. Dobra, można grzać. Opłatek? Jest opłatek? Wiesz, pomysł, jakby potrzeba. Potrzeba jest matką pomysłów. To dla wujaszka, bo go nie lubię. Tym się z nim podzielę. Dobra. No i dobra, grzejemy nasz barszczyk. Grzybowa? No to jest barszcz! No ile tych zup? To pewnie wigilia to jest. Co ty się pieprzysz z tym barszczem? Wyciągaj z kąta wiadro z barszczem sprzed 9 miesięcy i... Pusta. Nalewaj, a nie. Dla smaku jeszcze. Dziękuję bardzo. Mikstura? Gierka nie ogarnia naszych pomysłów. Można trochę zieleniny na smaku wrzucić. Jalapeno. Idźmy po chipsy jalapeno. Jalapino. Chipsy jalapino. No jest opłatek, jest. Tutaj. O, pierogi można już chyba ulepić. I chyba starczy tej zupie. Zupę sos. I teraz tak, ta miseczka mała co była. Chochla 50 ml, chochla 150, no to 50. Żeby się nie opili tą zupą. Bo tylko tak do popijania jest. Dobra, jest tam, też wyjmę te kluski. Jalapeno tu wrzucę. I te kluski, kurde, w dupę, one są gorące. No i wrzucę zimnych, przecież do ciepłego, jak wrzucę zimne, to się zagrzeje chyba. No, nice, barsz z łóżkami. Tak, tylko to jest zagrycha taka, przed głównym daniem i tak dalej. Dobra, barszcz, pierogi, a właśnie, tego pieroga teraz ulepię, żeby wyglądało jak pieróg. Także znajdźmy główne miejsce już. Dobra, jest ok. Jak się to obracało? O, tak. Pyk. Pyk. Burger domowy. Taki wiesz, na szybko. Aleluj, to jest pieróg. No nie ma innej opcji. No i nice. Trochę nie widać, że tam jest mięso, ale... Dla obrony mojego pieroga powiem, że w pierogu też nie widać na pierwszy rzut, czy z mięsem, czy z kapustą i grzybami. Więc dodatkowo pokazuje to, że serio to jest pieróg. Także nice. Prawda? Niezły opłatek tu jest. Nie podoba ci się? To idź jako bezdomny do kogo innego na Wigilię, ok? Jak ci się w dupę nie podoba moja. Iluj. Dobra, co teraz? Mamy barszcz, mamy trzy dania. Ryba po grecku. Pieróg. Tego. Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Burakowa zupa w dupę z łóżkami, no. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Nellius zdał na Golibordę 5 zł. Już teraz jestem pewien, że jakbyś mnie zaprosił na święta, choćbym był najgorszym bezdomnym menelem, to nie przyjdę nic. Dziękuję. Nellius, nowy nick. Co ty pieprzysz? Dobra. Jakie danie, piszcie? Jakie w dupę krokiety? No nie da się krokietów tu zrobić.
Dobra, krokiety. Takie od wujka będą. Od serca. Chcesz krokiety? Dobra. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję bardzo. Poedał na Golibordę 5 zł. Mikstura z ziemniakami VS kebab domowy. Pozdro dla prawdziwych widzów. No dokładnie. Tak jest. Pyk. Kurde, szmata pod tekstury wpadła. Ty, ja w cyberpunka gram? Ja pierdzielę, a Cooking Simulator to też polska gra, więc ma to sens. Dobra, takie krokiety? Ty nie znasz jeszcze mojego pomysłu, czemu to są krokiety. Ale jak się zaraz dowiesz, to lekko mówiąc zestrasz się. Czekaj, muszę to na chwilę odłożyć. Nice. Nice. Dobra, widzowie. Krokiety. Trzeba zrobić panierkę. Dziękuję bardzo. Dawaj kompot albo kapustę z grzybami i grochem. A, kapusta, ja jej zawsze nie lubiłem. Także nie wiem, czy to dobry plan. Ta panierka się nie robi. Nie, robi się. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Nelius zdał na Golibordę 5 zł. Dziękuję bardzo. Ta serio spartuś, bo pijany jestem. Dawaj upierdol karpia po żydowsku, bo to tak jakby rodzima potrawa. XD. Dziękuję. Zobaczymy, co da się zrobić z karpiem. Na razie krokiety dla widzów, bo obiecałem, że będą na Wigilii. Dobra, jest o. Szmato, no! No, no w końcu! Dobra, czekamy, aż będzie czarne. W sensie nie... Robię panierkę. Dobra, jest ok. Także krokiety zaraz będą. To jest czwarte danie. Jakie jest piąte danie? Bigos? Czy ja jestem w stanie go zrobić? No nie wiem. Karp. Karp ja mogę zrobić. Dobra, karpia. Najpierw go ogłuszę. Frajera. Dobra, jeszcze parę hitów, żeby nie miał świadomości. Żeby nie czuł bólu. Dobra, chyba już jest ogłuszony.
Dobra, to co, skarpie to się tak robi. W sumie, karp to jest takie trochę dzikie żarcie na Wigilii. O ja pieprzę, widzowie! Cia stream? Jezusie! Przypadkiem przeglądarkę zamknąłem guzikiem. Nie widzę czatu. Działa? Dobra. Całą przeglądarkę zamknąłem przypadkiem. Ever since I could remember. Zamknij mordę. Wypieprzaj stąd. Dobra, jak działa to git. Karp to jest takie dzikie żarcie, że jak taki Neandertal bierzesz tego karpia w osiągę tak, łapiesz szmatę do reklamówki, a potem wpieprzysz do wanny. Czyli karpia nie powinno się robić w piekarniku. Karp to jest dzikie żarcie. Trochę jak na odgnisku musi być. No. Nice. No niech ktoś mu to otworzy. To chodź, wyszukaj się gaza. O, daj. No, dzięki. Wypierdalaj stąd i zostaw moje kurwa plony. Wypierdalaj stąd i zostaw moje kurwa krowy. Wypierdalaj stąd i zostaw moje kurwa świnie. Wypierdalaj stąd, bo kurwa w chuj cię tu zabiję. Wypierdalaj stąd i zostaw moje kurwa plony. Wypierdalaj stąd i zostaw moje kurwa krowy. Wypierdalaj stąd i zostaw moje kurwa świnie. Wypierdalaj stąd, bo kurwa w chuj cię tu zabiję. Wypierdalaj stąd, kurwa mać. Daj rolnikowi do chuja spać. Nie dasz moich upraw, bo cię w chuj zajebie. Co sobie zrobić chlebek? Jebany zjebie. Jak cię pierdolę motyką, to będziesz gryź ziemię. Stawię cię zombiaką i zdaj się tylko na siebie. Pytam admin, gdzie jest mój dirto do chuja. Zaraz biję na cheatach i zajebie mu luja. GPS to gildia, bardzo agresywna, pojebana i niemiła. Była Ania sobie na serwerze, zobaczyła i już nie żyła. Dostała lepę na pys, zabraliśmy wszystkie jej itemki. Jej chłop dostał w pizdę też, chuj z niego bardzo miękki. Lecz niestety słaby lud z nich poleciał właśnie nowy traczek na YouTube. No obróciłem go z... O! Jest! Tak! Tak! Ta muzyka była idealna do tego. Nie, 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 on się na dziko. Karp to jest dzikie danie na Wigilię. Dobra, a więc tak. Ryba po grecku, pieróg, barszcz z uszkami, krokiety, karp, czyli pięć dań. Pięć dań, o ile nie liczymy uszek i barszczu osobno. Ale policzmy jako jedno, na razie. Chyba, że zabraknie dania. Plus deep, a deep to jest dodatek. O. Nie ma pół litra. Ale chyba jako danie to policzymy. Dobra. Kompot. No dobra, kompot. Kompot też się będzie piło. Nie, kompot może być w czymś, co się nalewa dopiero z tego. Nie musi być w kubeczku. Dobra, kompot. Kompot jest z jakichś dziwnych zawsze, on dziwnie smakuje. Z dyni. No z dyni, luj. Wejdzie teraz szmata? Ja pierdzielę, no głupie szmacisko. No! Nie no, jedna dynia będzie dobra. Dobra, jest dynia. Imbir. Pasternak?
Bułka burgera? Co to w dupę jest? Cukinia? I... pieczarki dwie. To będzie nasz kompot. I jalapeno chipsy. Co owoca? Pieprzaj się tam śmieciu. Dobra, mamy kompot. Teraz kompot trzeba coś wlać, żeby goście sobie mogli nalewać z tego. O kurde, karp, masz rację. Co tam u niego? No jeszcze jest okej. Naleję gościom. Tego pysznego kompotu. Jezu, jakie to pojemne. Dobra, jest kompot. Nice, nice, bardzo dobrze. Dobra, tyle dań. Piwo to jest danie. Ryba po grecku. Barszczyk z łóżkami. Pieróg, krokiety z dipem. Kompot. I wjeżdża na stół. Jedna z ważniejszych rzeczy na polskim stole, nie wiem czemu. Ale tak se ubzdurali. Karpik! Macie! Dobra. Karp na dziko. Karp na dziko. Strong? No kłamią. Propaganda. Żeby Polacy nie chcieli już karp jeść. To jest karp. Tylko kłamią. Dobra, co teraz? Jest ile dań? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dań. Nice. Sałatka jarzynowa? O kurde, to jest easy do zrobienia. Dobry pomysł. Sałatkę podam, wiesz w czym? W tym. W tej pojemniku do krajalnicy. Idealne miejsce do podania. Takie, wiesz, właśnie sałatki są w czymś takim. Dobra. Sałatka jarzynowa, z czego się składa? Brokuł, kukurydza. Marchew? Czy nie? Pietruszka? Chyba? Bakłażan? Ziemniak? Nie? Chrzan? Szparag? Brukselka? Limonka? Nie, to nie. Aluj. Dla smaku. Majonez? O kurde. To na koniec wleję. A jest majonez w ogóle? Czy ocet ryżowy przypomina majonez? Mleko kokosowe, podobne do majonezu. Ty, jak się robi majonez? Sami zrobimy! Nice, idealnie. Ole lagi, ja pierdzielę. Ole piękna! Z jajek? Dobra, słuchaj, jajka. Ile? Jaja i olej? Tylko tyle? Serio? Dobra. Ile jajek na majonez leci? Jajka i mówicie, że olej, tak? Dobra, 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 dobra. A keczupu można dodać? Ale jaki olej? Oliwa z oliwek, czy olej z awokado, czy olej słonecznikowy? Ocet?
A chyba ta. Chyba offset, no rzeczywiście. O kurde, chyba taki jednak. Dobra, jak doleję tego więcej niż tamtego, to przykryję smakiem. O kurde, co to za dziwny kolor. Dobra, nice, nice. I teraz trzeba potuć te jajka. Kurde, co to w dupę jest? Trzeba zabielić to. Zabielić to trzeba. No zabiel się! Asfalt gotowany S. Ty gotuje się. Chyba tak. Chyba trzeba zagotować. Winiary. 8 porcji, jedno jajko, łyżeczka musztardy od. A, musztarda jeszcze. Masz rację, chyba tego tylko brakowało. Dlatego nie ma koloru. O, ma sens. Co jeszcze? Co robisz? Czego się wylewasz? Chyba dobrze. Surowy ziemniak w sałatce? Majonez dam, to nie będzie czuć. Dałem śmietany i się nie wybieliło. O! Dzięki! Dobra, wygląda jak majonez. Wygląda serio jak majonez. Daj to jeszcze mleko w pijeprze. Nice, nice. I coś, żeby wybielić bardziej. Mozzarella. No jest białe teraz. Wygląda jak majonez rzeczywiście. Tylko jest rzadkie. To jest problem, to jest rzadkie. Ale może być rzadkie. Dobra. No to sałatki dodajmy, bo to w sałatce miało być. Kurde, za dużo tego majonezu. No potem odleję ten majonez. Ale ładny. Kurde, kto za prąd będzie płacił? Dobra, nice. Dobra, sałatka jarzynowa jest. Chociaż... Co się w dupę dzieje? Dziękuję, Sironek. Trochę zagrzać można, żeby nie była surowa. Rzeczywiście. Dobra, nice, nice, nice. Ty właśnie opłatek się liczy jako danie? Czy nie? Nie. Tak? Dobra, a jeszcze chwilkę. Nie przyprawiłem w ogóle. Nie przyprawiłem w ogóle, widzowie. Lipa trochę, ale... Luj. Śledzie? Nie ma, luj. Wystarczy ryb. O kurde, jakie lagi, bo za dużo tych... za duża sałatka, za dużo... za dużej ilości elementów się składa. Dobra, a więc tak, policzmy.
piwo, opłatek, ryba po grecku, barszczyk pieróg, karpik 6, krokiety 7, kompot 8, sałatka jarzynowa 9. 9 dań. 10 litrów piwa? No tak, bo wujek jedzie. Niestety tym razem u mnie Wigilia. 9 dań. Nice. Jajka w majonezie zrób. Ta przypomina bardziej jajka. Dobra, zrobię jajka w majonezie. Może być w sumie, ale ty... Czekaj, jajka w majonezie to się robi na Wielkanoc chyba. No właśnie, co ty pieprzysz, widzu? Skamujesz. Dobra, jakie danie teraz? Piszcie, ale nie ciasta żadne. Bo i tak się nie da. Piszcie. Dobra, zrobię makowca. No jak bigos? Ja nawet nie wiem, jak się bigos robi. Z mięsem się robi bigos? Mięso i kapusta, tak? Ty, to łatwo. Jako kapusty można wykorzystać brukselkę i szparagi. Dobra. Daj ten garnek. No bierz. Litr wody, albo to się gotuje. No tak. Dobra, to jest kapusta. Mięsa musi być dużo w bigosie, nie? Widzowie, mięsa musi być dużo w bigosie. Żeby to miało sens w ogóle to. W bigosie jest poza tym tak. Jest jakieś warzywo w bigosie jeszcze. Kapusta. Tylko nie cała. Przesuń się. Możesz się przesunąć, bo próbuję wstawić tutaj ten garnek. Nie, dobra, kupię nowe gówno. Poczekajcie sekundkę. O nie, a nie ma lagów. Dobra, to jest podstawa naszego bigosu. To jest mózg. Tak. Nice, nice. Nawet nieźle wygląda ten bigos, tylko super różowy. Ale się to zaleje czymś. W czym jest bigos? On jest zawsze taki mokry. A bo w wodzie jest, no tak. I kapusta chyba wodę puszcza. Jakie lagi są, jak biorę ten garnek. Leci ta woda, czy nie? Leci, dobra, starczy. O kurde, makowiec, zapomniałem. Idealny. Tylko trzeba białego dodać. Jak dodać białego koloru do makowca? Mam plan. Są dwa sposoby. Bo jak makowiec wygląda? Jest czarno-biały, tak? Czy mi się porypało? Czy on nie jest biały? Może jest brązowy? Murzynek to jest? Znaczy to ciasto murzynek? Nie, 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 to nie jest. To nie jest to ciasto. To nie... brownie. Ja pierdzie. Nie, nie, to nie jest to. To ja... A no ta lukier.
Ale ono! Nice! Serio, makowiec! Pokroić teraz ładnie? Ale makowczyk piękny, bym go sam zjadł. Czekajcie, sobie czym się w dupę wydawało, bo nie słyszę przez tą muzykę. Był sub? O, program mi się spieprzył, muszę go jeszcze zresetować. Poczekajcie. Nelius kupił suba, dom i ko. Dziękuję bardzo. I Shirionek 066 też suba. Dziękuję bardzo. 7 minut temu. Nie wiem, czy go widziałem. Dobra, i teraz go trzeba ładnie pokroić. Tak, kawałek go pokroimy, kawałek. O, chyba wystarczy, wystarczy. I teraz patrz, żeby go tak... Czekaj. Oj! Nice, kurde, zapomniałem go na talerz przełożyć. Ja pierdziel, na talerz zapomniałem przełożyć. Już nie będzie tak ładnie wyglądał, ha. Ja pierdziele, ty szmato! Śmieciu! No i już będzie tak ładnie wyglądał. Ja pierdziele! Nowy robimy. Iluj. Wkurzył mnie ten. Dobra, co my robiliśmy? A! Poczekajcie, bigos! Do bigosu jeszcze mięso. Dobra, jakie mięso się wpieprze do bigosu? Jaki mądry widz je? Żutkiewka. Kiełbasa? O kurde, trzeba pokroić. Co robisz, śmieciu? Co to jest? To sałatka jeżynowa. Zapomniałem o niej. Piramidka mięsa do bigosu. Chodzę tak, żeby nie upuścić. Piękne, Boże. Pieprzej. Wypieprzaj. Wypieprzaj. Mało tego mięsa. O, lepiej. I do bigosiku. Oh, yeah. Niezły bigos. Dobra, niech się grzeje. Nice. Wiecie co? Tak lekko, lekko, tylko żeby ugnieść. Dobra, nice, nice, nice. Nice. Dobra, i teraz... O! Makowczyk czeka. Jebszy, śmieciu. Chcę na środek przenieść makowca. Nice. Mleko kup. Lukier.
Nowy makowczyk. I teraz tak, talerz na makowca. Chyba ten będzie do... Nie. Chyba ten. Jest ok. Śmieciu pieprzony, no. Teraz nóż. O czym ty pieprzysz? Czemu go nie mogę kroić? Dziwna sytuacja. Czemu jego kroić nie mogę? Luj! To makowiec będzie na desce. Jako danie główne. Ej! Bardzo dobrze. Kurde, śmieciu. Trzeba go tak bokiem. Idealnie. O! Jest okej, okay. Może być na desce. I teraz kurde, a nie, czekaj, w miarę okej. Tak kroję, bo po żydowsku. Dobra, nice, nice. To jest makowiec. Dobra, następne danie do kolekcji, makowiec. Bigos czeka. Trochę jasny, nie? Ten Bigos. W ogóle przydałaby się wielka micha na Bigos. Czekaj, zobaczmy jak te garnki. Jak te garnki wyglądają. No bo z tego to... Czy głęboki... Chyba, że głęboki talerz. Głęboki talerz, ok. O. Samo mięso. Mięsna wersja, tylko dla tych, co nic poza mięsem nie jedzą. Dobra, starczy. Nice. Bo trochę za dużo tego, tej kapuchy, to trochę powypieprzam. I teraz to tak przemieszajmy. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa... Nice, ten Bigosi. Siema, zrób shake z surowego mięsa, tradycyjne polskie danie. Dziękuję bardzo, coś w tym jest. Jaki kolor? Taki kolor ma Bigot zawsze. Nice! No, powiedzmy. Trochę keczupu dolać dla zabarwienia tylko, dla smaku i zabarwienia. Nice. Piękne. Dobra, mamy Bigos i makowca. Nice! Czyli mamy 11 dań. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... 8, 9, 10 i opłatek uwidzisz się liczy, więc 11. Ostatnie danie. Jakie jest najważniejsze danie? Nie liczy się? To luj z opłatkiem, to jeszcze dwa. Ale jakie jest najważniejsze danie, które muszą być? Wystarczy ciast, wystarczy ciast.
No zamiast wody jest piwa. Czekajcie. Najważniejsze danie według mnie to uwaga. Piernik. To jest woda. Dziękuję bardzo. Nie, wystarczy czas. To jest w jednym daniu z tym. To i to, to jest jedno danie. No są pierogi! Dobra, wytłumaczę widzom wszystkie dania. Bo może nie ogarniają. Piwo i wódka. Ryba po grecku. To jest ryba po grecku. Pieróg. To jest pieróg. Z mięsem. Barszcz czerwony z uszkami. Karp. Krokiety. Z dipem. Kompot. Sałatka jarzynowa. Makowiec. Bigos. Gołąbki. Można gołąbki. Dobra. Robimy gołąbki. Gołąbki i jeszcze jedno danie. Będzie jeden gołąbek. Duży. Ok. Dobra, podstawa gołąbka. A gołąbki to z mięsem. I góra gołąbka. Czyli kapusta. Podstawa i góra gołąbka. Tego się nie smaży przecież. I do środka mięsa. Dobra, jakie bierzemy? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem żywy. No jest! Wiecie, tutaj. Tutaj. Green Red 18 dał na Goliborde 5 to. Złotych, a sałatka warzywna czy tam jeżynowa zależy kto jak mówi. Co się gotuje w dupa? Dobra, a więc tak, mięsa do środka trzeba napieprzyć. Mięso zrobimy, żeby szybciej było w piekarniku. Jakie mięso się dodaje do gołąbków? Mielone? Dobra, to łopatkę zmielimy. Iluj. Co ty tu robisz? Nice. O kurde, gówniano się zmieliło. Kurde. Gdzie jest jakiś garnek? Gdzie jest garnek? To jest mięso mielone. Znaczy jeszcze nie. O, nice. Nice. To nie jest shake. Patrz. Uważnie. To jest mięso mielone. I teraz tak, to trzeba przysmażyć. Robi się? Robi. Nice. Dobra. To jest.
Gołąbki? No. Zobaczcie, jak wyglądają przy okazji. Dajesz zaraz zobaczycie moje gołąbki, to się zesracie. Serio wam mówię. Gołąbki będą jednym z lepszych dań. Nie, 12 danie. Jakie 12 danie? Najważniejsze ze wszystkich dań na Wigilii. Najważniejsze danie z dań. Bez tego dania nie ma Wigilii. No jest pierog. Stary pijany. No to są. Ale z tych, co jeszcze nam brakują, o to mi chodzi. Mandarynki. O, masz rację. Masz rację, ale to nie będzie jako danie, to będzie jako prezent. Jak ktoś przyjdzie, to dostanie prezent. Obrane już? Nice. Nice. Do tych mandarynek może Najman w zestawie. Dziękuję bardzo. No trzeba by go, może go zaproszę. Nie, nie szejk z bielonego mięsa, poza tym już w pewnym sensie jest. No jeszcze troszkę. I dobra, zróbmy teraz jedną z najważniejszych rzeczy. Tu będą gołąbki stały, znaczy jeden gołąbek, ale to takie ciasto gołąbkowe, że każdy kto chce to sobie kroi. Ma sens, za duży nawet. Dobra, trzeba nałożyć tych gołąbek. Nie no, to jeszcze surowa jest, jeszcze troszkę. No jest wódka, tu stoi wódka i piwo. No tu stoi! Tu. Widzisz? Śledzie. Wystarczy ryb! Coś innego! No jakie śledzie? Jest ryba po grecku, jest pieprzony ten drugi. Karp. O kurde, lek chyba był, ale chyba jest ok. Śledzie w śmietanie. No dobra, no to będą jako ostatnie danie śledzie w śmietanie. Jest barszcz. Żurek, ja pierdzielę. Dobra. Nałóżmy do gołąbków to. Kurde, przylepiło się do dna, że nie leci? Chyba przypaliłem. Nice. Ale ten gołąbek niezły. Nice. Ten gołąbek co? Nice. Gołąbki są zawsze w sosie. Takim wiesz. A z ryżem są gołąbki jeszcze. Nie ma ryżu! I luj. Skąd ja ci ryż wezmę?
kurde, nie widać tego. Nie widać tego. Myślałem, że będzie widać. No dobra, nice, nice. Czyli śledź w oleju, tak? Nie, śledź w śmietanie chcecie, tak? Dobra. No to jest oro. To jest giga oro, patrzcie to. Bo nie, może przetnę to? Co ty pieprzysz, że się kroić nie da? No nie mogę, w dupę. Kroić się nie da na tym, a co ci zabrania? Kto? Ja ci pozwalam. Niezły pstrąg to jest śledź, znowu kłamią. Żebyś nie jadł. Wbrew tradycji. Niszczą polskość. Mam plan, mam plan. Mam gigaplan. To jest dobre. Jak ktoś wpieprzało, bo mi się coś porypało. A tak. No. Zamiast ryżu makaron daj. Nie, nie muszą być gołąbki. Jest dużo mięsa zamiast ryżu. Bo ryżu nie było, to mięso. Czyli chyba nawet na lepsze wyszło. Nie będziesz jadł ryżu, tylko mięsko. Czyli oro, nie? I teraz tak, pa. Płyn. Śmietana, kup. Nice. Czuję, że to będzie najlepsze. Może to być najlepsze danie na tym stole. Śledzik w śmietance. Pyk. Mało tej śmietany, nie? Za mało tłusty. Za mało tłusty. Widzicie to co ja? Za mało tłusty. A, cebula, racja. Ale za mało tłusty. O, lepiej. 300 ml oleju i cebulę, ta. Takie całe dam. Kto chce, to są ugryzie, kto nie, to nie. No nie będę kroił jak debil. Ty, zapomniałem, że coś robię chyba. Nie, wszystko zabrane. Nice. Dobra. Miejsca na to nie mam. Nice! Piękne! Boże! Wigilia marzeń! Widzicie to? Wszystko jest! Wszystko. Widzowie, z wami nasza wigilia na streamie. Nice.
Teraz oficjalnie. Wódka, piwo. Jedno danie. To jest jedno danie. Ryba po grecku. Drugie. Pieróg z mięsem. Trzecie. Barszcz czerwony z łóżkami. Czwarte. Karp. Piąte. Krokiety z dipem. Szóste. Kompot. Siódme. Makowiec. Ósme. Bigos. Dziewiąte. Jarzynowa. Dziesiąte. Gołąbek z mięsem. Jedenaste. Śledzik w śmietanie. Dwunaste. Mandarynki. Jak będziesz szedł do domu, to ci wcisnę na drogę. Pogchamp. 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 Piękna Wigilia, nie? Serio. I opłatek jest nawet. I opłateczek. Trzynaste danie, ale się nie liczy jako danie ponoć. Więc luj. Pogchamp. Piękna Wigilia. Tak, i w tego samego dnia, widzowie, jak już jesteśmy, to jeszcze Sylwester. Dobra, i teraz czekamy na Sylwestra. Także co? Światełko do nieba. Piękne. Piękna Wigilia, naprawdę, napracowaliśmy się, ale super, jest każde danie. Serio, można by się tym najeść i popić sobie potem. Brawo! Nowy rok! Tylko jeden talerz się stłukł z barszczem. O nie, te są też potuczone. Ale jedzenie nieruszone, nice. Jedzenie nieruszone, talerze pod... Krokiety przetrwały! 2021! O kurde, co z tą lodówką? Teoretycznie mogło to by posłużyć jako stół. Tak szczerze. No? To by mogło być jako stół. Zamiast tego blatu. Fajne, tylko nogi dorobić. To nie był barszcz, tylko bigos? A, rzeczywiście chyba. A, to był i bigos. Tu jest bigos, tu był barszcz. No luj. Łóżka. Dobra. Nice. Wigilia udana. Jajko mikrofali jeszcze. To jeszcze eksperyment niczym dis. Ale chyba nic się nie stanie. Moje jajko oddaj. Popsułaś. Spieprzyła mi się ta. Dobra, widzowie, na koniec. Po Wigilii 2020. Po Wigilii, po Sylwestrze. Ten rok był głównym, widzowie. Czas się pożegnać z tym światem. Wypijam truciznę i luj. No bo te dania to była trucizna. Rozgnieć jaja, co obok keczupu leży? Po co ja jajo jakieś rozgniatać? O właśnie, czekajcie! Żeby wujaszka zwabić, bo inaczej nie przyjdzie ham. Robię trasę.
Ty no, leci to? Ona bije się może. Ty le... robi tą trasę? Chyba robi. Dobra, tyle z tą Wigilią, udało się, najważniejsze. Pogchamp. I patrzcie to. Bo zawsze zostają resztki po Wigilii. To na resztki robisz tak, o. Pokażę ci jeszcze co z resztkami, żeby się nie marnowało po Wigilii. Pyk, pyk, pyk. Makowczyk. Ale ten makowiec serio najładniej wyszedł. Wygląda mega realistycznie. Też tak myślicie? Makowiec chyba najlepiej wyszedł. Albo krokiety. Krokiety też mega realistycznie. Tak myślę. No krokieciki to nice. Jakie lagi, ty 3 FPS gierka. No lej tą wodę. Co ty pieprzasz? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Wujek Nelius zdał na Golibordę 5 złotych. Synek, nie marnuj mi tu alkoholu, już jestem. Witam, witam. Z powrotem. Tylko naleję wody, pokażę wam co się robi z jedzeniem po Wigilii, żebyście nie wyrzucali. Bo to bez sensu marnowanie jedzenia, naprawdę. Dobra, tyle z tej Wigilii. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę